W niedzielę 20 maja zmarł świętej pamięci ksiądz kanonik Eugeniusz Reguła, emerytowany proboszcz w parafii świętego Jakuba, starszego apostoła w Górze Robczyckiej. Pogrzeb odbył się w środę 23 maja. Ksiądz Eugeniusz Reguła urodził się 2 grudnia 1938 roku w Wielopolu Skrzyńskim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1963 w Tarnowie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza. Przez 17 lat pełnił funkcję proboszcza parafii w Górze Robczyckiej. Zmarł 20 maja. 23 maja wszyscy wierni żegnali go w Górze Robczyckiej. Homilię podczas mszy pogrzebowej wygłosił ksiądz dziekan Krzysztof Gac. Świętej pamięci Eugeniusz został zaślubiony z Jezusem, oblubieńcem, tym pierwszym aktem zaślubin, tak jak każdy z nas, już w chwili chrztu, by dorastać, by dojrzewać. A stało się to w roku 1938 we wspólnocie parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Wielopolu Skrzyńskim. Zaślubiny te zostały potwierdzone w Dniu Święceń Kapłańskich 29 czerwca w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 1963 roku w Tarnowie, które przyjął z rąk księdza biskupa Jerzego Ablewicza, by następnie dojrzewać do dzisiejszego spotkania z oblubieńcem przez wierność, gorliwość i miłość, na jaką było go stać w parafiach, aby przypomnieć tym, których nie było wczoraj, najpierw jako wikariusz w Nowym Rybiu, Tarnowie Mościcach, Wiodłowej, Binarowej, Wrzabnie, a potem jako proboszcz w Szlachtowej, Jazowsku i tu, w Górze Robczyckiej, od 1991 do 2008 roku. Tak, to droga kapłańskiej posługi, którą podejmował przez 55 lat, w tym 27 lat w waszej parafii, była dla niego sposobem dojrzewania do tego drugiego aktu zaślubin, który nastąpił w niedzielę, kiedy Jezus oblubieniec przyszedł powtórnie i zabrał go do siebie, gdzie przygotował mu miejsce. Za te długie lata posługi, celebrowanych mszy świętych, ochrzczonych dzieci, pobłogosławionych małżeństw, rozgrzeszonych penitentów, wyuczonych dzieci w szkole, odprowadzonych na cmentarz, dzisiaj dziękujemy za to, że nigdy nie sprzeniewierzył się kapłaństwu i nie współpracował z wrogami Kościoła, jak wyznał, mimo że ataki ze strony wrogich sił były na niego kilka razy skierowane. Przeżywane niedawno i uobecniane w liturgii te właśnie wydarzenia uświadomiły nam na nowo, że powrót Jezusa do Ojca przez wniebowstąpienie był także warunkiem zesłania Ducha Świętego. Chrystus powiedział: jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go wam. Potrzebujemy Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który doprowadzi nas do całej prawdy, także prawdy o naszym umieraniu i przechodzeniu do życia wiecznego. Byśmy lepiej rozumieli, że życie nasze zmienia się tylko, ale się nie kończy. Abyśmy rozumieli głębiej, czym jest nadzieja naszego zmartwychwstania. Potrzebujemy Ducha Pocieszyciela, abyśmy nie poddawali się zwątpieniu, mimo że niszczeje nasz człowiek zewnętrzny. Abyśmy umieli znosić niewielkie w sumie utrapienia nasze obecnego czasu,
bo one gotują nam bezmiar chwały przyszłego wieku. Tak nam pisze święty Paweł, a Duch Święty pomaga nam to rozumieć i przyjąć to i tym żyć. Co by nam ostatecznie dawało nadzieję, jak nie Słowo Boże, które objawione w Duchu Świętym prowadzi nas dalej, ukazując perspektywę życia wiecznego. Kiedy przyjmujemy Go z wiarą, nie trwoży się serce nasze. Wierzymy w Boga, wierzymy Jezusowi i w Nim pokładamy całą naszą nadzieję. On nas nie zawiedzie. On życie za nas dał. On na pewno przyjdzie. Przychodzi. Ksiądz Eugeniusz Reguła został pochowany w grobie pod kaplicą na cmentarzu parafialnym w Górze Robczyckiej.